Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Piast-Batę. Jest z nami trener Piasta Gliwice, pan Waldemar Fornalik. Panie trenerze, proszę o kilka słów komentarza po tym spotkaniu. Dobry wieczór. No, na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani końcowym wynikiem. Myślę, że w tym dwumeczu zostawiliśmy po sobie wrażenie, ale za takie rzeczy niestety nie awansuje się. Batę było zespołem bardziej konkretnym. No. Na pewno dzisiaj pomogliśmy, popełniając taki błąd, szczególnie przy tym rzucie karnym. Z kolei my mieliśmy swoje sytuacje na stadionie Batę. Mieliśmy tu też sytuacje, w których też padają bramki. No niestety gdzieś ta nasza skuteczność nie jest na najwyższym poziomie. No przegraliśmy i bardzo tego żałujemy, ale tak jak mówię, ten mecz pokazał, że wcale nie byliśmy moim zdaniem drużyną słabszą, ale wygrała drużyna skuteczniejsza. Przed nami kolejne mecze i tu już musimy się jak najszybciej zresetować, starać się zapomnieć jak najszybciej o tym meczu, no bo dyktowaliśmy warunki w tym meczu, a ten mecz przegraliśmy i to jest takie, można powiedzieć, smutne. Dziękuję. Dziękuję. Teraz czas na Państwa pytania. Proszę. Jeszcze problem z sportem, panie trenerze. Uważa Pan, że gdyby nie było tego rzutu karnego, to dowiedzielibyście ten dobry rezultat do końca? No myślę, że tak, bo nic nie wskazywało, przecież Batę nie miało jakichś groźnych sytuacji do tego czasu. Ten karny jakby w pewnym sensie dodał animuszu drużynie Batę i później no też ten rzut wolny, też z takich sytuacji potrafimy się wybronić. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Proszę. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zawodnik. Trener Batę powiedział, że w tej końcówce wygrało doświadczenie. Pan przestrzegał przed tym doświadczeniem Batę. Czy to jest pełne wytłumaczenie? Nie, w pewnym sensie tak, ale wie pan co, doświadczenie, no gdyby oni prowadzili, gdyby kontrolowali grę, natomiast tak jak mówię, no błąd zadecydował, więc doświadczenie może w tym kontekście, że do końca starali się szukać tej szansy, tak? Wierzyli w to, że są w stanie to zmienić. Tyle. Mateusz Migada, Sport.pl. Trenerze, gracie teraz w ZFC Ryga, czy zna Pan tego rywala, czy wie Pan? Że... Jeszcze nie oglądaliśmy, bo liczyliśmy, że będziemy grali z innym przeciwnikiem. Dominika, nie radio Golnie. Chciałem zapytać, już kilka minut po meczu, co Pan trener czuje? Czy to jest to złość? No złość, żal taki, szkoda mi chłopaków, bo naprawdę, tak jak mówię, dużo serca zostawili na boisku, dużo biegali, graliśmy w wielu fazach tak jak chcieliśmy grać, no bo pierwsze minuty może Batę próbowało nas zdominować, ale później to my kontrolowaliśmy ten mecz i tego żałuję przede wszystkim, że nie udało nam się lepszego wyniku też osiągnąć w Borysowie, bo myślę, to mógł być klucz do awansu do kolejnej rundy. Proszę. Dobry. Ja mam pytanie o występ Franciszka Placha. Czy Pan po tym meczu będzie miał do niego pretensje za to wyjście Wie Pan co, ja nie chcę tu nikt... Proszę Pana, ja nie chcę tu nikogo też piętnować, bo tak jak mówię, wszyscy wygrywamy, wszyscy przegrywamy. Jeżeli ktoś popełnia błąd, to też sobie zdaję sprawę, bo to są świadomi ludzie. Jarosław Tomczyk, Kurier Wileński. Panie trenerze, to samo pytanie, które zadałem trenerowi Batę już po rywalizacji. Czy Batę Pana czymś zaskoczyło, a jeżeli tak, to czym? No, było chyba widać, że specjalnie nas nie zaskoczyło, tak? Bo gdyby te bramki padały po jakichś akcjach, gdzie zupełnie by nas zgubili swoją kreatywnością, no to można by mówić o zaskoczeniu. Wiedzieliśmy, że świetnie biją rzuty wolne, tak? Że jest to ich silna broń. Do tej pory w tych sytuacjach potrafiliśmy się wybronić. Natomiast wiedzieliśmy, jaki jest ich sposób gry, co jest ich silną stroną. No i myślę, to gdzieś zneutralizowaliśmy, ale nie potrafiliśmy ustrzec się błędu. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenera? Jeśli nie, to dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc.